Księga Henocha, pierwsza podróż Henocha. Zabrali mnie i zanieśli na miejsce, gdzie istoty wyglądały jak płonący ogień, ale gdy zechciały, przybierały wygląd ludzi. Zaprowadzono mnie na miejsce burzy i na górę, której najwyższy szczyt dotykał nieba. I w najbardziej odległych krańcach ujrzałem miejsca świateł i gromów. Na ich głębokościach łuki ognia i strzały, ich kołczany, ognisty miecz i wszystkie odblaski błyskawic. Zaprowadzono mnie do wody zwanej wodą życia i do ognia zachodniego, który otrzymuje każdy zachód słońca. I przyszedłem do rzeki ognia, której ogień płynie jak woda i wpada do wielkiego morza będącego po stronie zachodniej. Zobaczyłem wszystkie wielkie rzeki i doszedłem do ogromnej ciemności, i znalazłem się tam, dokąd każdy zmierza. Ujrzałem góry ciemności zimy i miejsce, gdzie wylewa się woda całej otchłani. Ujrzałem usta wszystkich rzek ziemi i usta otchłani. Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz zobaczyłem fundamenty ziemi. Ujrzałem kamień węgielny Ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują Ziemię i ferment nieba. Zobaczyłem, jak wiatry nadmają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a Ziemią. Są one kolumnami nieba. Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą. Zobaczyłem wiatry na Ziemi, które podtrzymują obłoki. I ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry ferment nieba. Udałem się w kierunku południowym, aby palący dzień i noc, gdzie było siedem gór z drogocennych kamieni trzy po stronie wschodniej i trzy po stronie południowej. Te po stronie wschodniej były z kolorowego kamienia, te ze strony południowej z kamienia czerwonego. Środkowa góra sięgała, tak jak tron pana, nieba. Była ona z Antymonu, a szczyt tronu był z Szafiru. Ujrzałem płonący ogień i to, co było we wszystkich górach. Ujrzałem miejsce poza wielką ziemią, tam gdzie wody łączą się ze sobą razem. Ujrzałem głęboką rozpadlinę ziemi z kolumnami niebiańskiego ognia i ujrzałem wśród nich ogniste kolumny nieba, które stępowały na dół i których wysokości i głębokości nie można było zmierzyć. Poza tą rozpadliną ujrzałem miejsce, które nie miało nad sobą ani firmamentu nieba, ani pod sobą fundamentu ziemi. Nie było tam ani wody, ani ptaków. Była to pustynia. Ujrzałem tam straszną rzecz siedem gwiazd podobnych do wielkich płonących gór. Kiedy o nie zapytałem? Anioł powiedział mi To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich. Gwiazdy, które cwałują na ogniu, to te, które przekroczyły przykazanie Pana od początku ich powstania, albowiem nie wyszły w swoich czasach. Pan rozgniewał się na nie, związał je aż do czasu dopełnienia się ich grzechów w określonym czasie. Juriel powiedział do mnie: Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy, przyjmując różnorakie kształty, zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie. Ich żony, uwioduszy aniołów nieba, staną się syrenami. Ja Henoch, sam zobaczyłem to widzenie, kres wszystkiego. Żaden człowiek nie widział tego, co ja widziałem. Te są imiona świętych czuwających aniołów. Juriel, jeden ze świętych aniołów, mianowicie anioł gromu i drżenia. Rafał, jeden ze świętych aniołów, anioł duchów ludzkich. Ragel, jeden ze świętych aniołów, który dokonuje zemsty nad światem świateł. Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem izraelskim. Sarakael, jeden ze świętych aniołów, któremu podlegają duchy ludzi nakłaniających do grzechu. Gabriel, jeden ze świętych aniołów, któremu podlega raj, węże i kerubini. Remiel, jeden ze świętych aniołów, którego Bóg ustanowił nad tymi, którzy powstaje z martwych.